Znak drogowy o mało nie zabił kobiety. Do niebezpiecznego i nietypowego zdarzenia doszło w Gliwicach na ulicy Piastów. Skręcający autobus uderzył w znak drogowy, a ten spadł wprost na stojącą na chodniku kobietę. Gliwiczanka straciła przytomność i została przewieziona do szpitala, a o szczegółach tego zdarzenia opowie rzecznik gliwickiej komendy Marek Słomski. Rzecz działa się na placu Piastów w Gliwicach. Tutaj autobus skręcający z tej ulicy w ulicę na Piasku tak niefortunnie skręcał, że tyłem zahaczył o znak pionowy, tabliczkę uwaga przejście dla pieszych. Ten znak przewrócił się i uderzył w głowę stojącą w pobliżu 69-letnią kobietę. Pokrzywdzona w wyniku tego uderzenia straciła przytomność, doznała rany ciętej głowy, została przetransportowana do szpitala, gdzie pozostała na leczeniu. No tutaj kierowca, 59-latek z Zabrza, tłumaczył, że gdy wykonywał manewr, z naprzeciwka jechała śmieciarka, to tak go zdekoncentrowało, że nie zauważył. No rzeczywiście, zdarzają się takie przypadki.